Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu miłosnym na miesiąc sierpień bieżącego roku. Dzisiaj sobie zrobimy czytanko, wykorzystując tę talię tarota. Pokażę Wam opakowania. Często mnie pytacie, z jakiej talii korzystam, dlatego będę Wam pokazywać. Tak, to jest talia główna. Tak wygląda opakowanie. O. Piękna, kolorowa, romantyczna talia. Dopowiadać będziemy sobie Rider White'em. To jest mniejsza talia, ale bardzo dobrze, bo nie zasłania, przesłania tej głównej i karty anielskie. Komu przypadną do gustu, można sobie zamówić. Ok. Czytanie ogólne na miłość. O, jeszcze wywaliłam tutaj wszystko. Ok. Jak już wiecie, pierwsza część filmu dotyczy osób, które są w relacji małżeńskiej, partnerskiej, w jakimś związku, być może w jakimś trójkąciku, romansie. Druga część dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam u nich. Po lewej stronie jest Wasza energia, po prawej Waszego partnera, ale ze względu na to, że jest to czytanie ogólne, nie każdemu może się sprawdzić, mogą się energie mieszać, dlatego jeżeli bardziej prawa strona będzie z Wami rezonowała, tak to sobie odbierajcie, tak czytajcie, jak to intuicyjnie odbieracie. Karty są już potasowane, przechodzimy do czytania. Miesiąc sierpień, waga, uczucia, miłość. Zobaczymy, co tam Wasz partner w stosunku do Was kombinuje, jakie ma zamiary, czy jest uczciwy, czy też może nie. Już patrzymy. Co myślicie na temat swojego partnera? Osiem denarów. No ciekawa jestem, czy bardzo się skupia na pracy i nie ma czasu dla Was, czy stara się pracować nad sobą i nad poprawą relacji. Zaraz zobaczymy. Co Wasz partner myśli o Was, drogie wagi? 10 denarów. No, stałość, konkret. Karta małżeństwa, karta wspólnego zamieszkiwania, dorabiania się, tak? Wspólne gospodarstwo domowe. Na niektórych może małżeństwo. Tworzenie takiej własnej gałęzi rodu, tak? Co czujecie do partnera? 9 buław. 9 buław, czyli no, jesteście ostrożni, być może z czymś czekacie. Ciężko Wam już jest walczyć o to, no ale nadal walczycie, nadal bronicie, tak? Zaraz zobaczymy, jak karty podopowiadam. Co czuje do Was Wasz partner? Dwa miecze. No właśnie. Jest jakieś niezdecydowanie, jest jakaś blokada, jakiś taki konflikt wewnętrzny, być może nieumiejętność komunikowania się, dogadania, dojścia do porozumienia. Co wnosicie do relacji, kochane wagi? Siedem mieczy. Siedem mieczy. No, coś ukrywacie, coś zatajacie przed partnerem. Być może robicie coś za plecami. No, mamy tutaj trzy osoby. Być może jest jakaś zdrada, być może jest ktoś trzeci. No coś jest tu robione w pośpiechu, na zasadzie, żeby nikt mnie na tym nie nakrył, tak? Żeby nikt mnie nie złapał za rączkę, więc takie tu jest coś zatajane przed nim. Co partner wnosi do związku? 9 denarów. Powiem Wam od razu, że podchodzę drugi raz do tego czytania, ponieważ film już nagrywałam dla Was w sobotę, czy w niedzielę, wczoraj. Niedzielę, wczoraj, ale no niestety nagle mi się wyłączył komputer, film się nie zapisał.
I któraś z pań, która ogląda filmy, zapytała właśnie, czy jest możliwość, że karty powtórzą przesłanie. No raczej rzadko się to zdarza, ale ja Wam już mogę powiedzieć, że praktycznie wychodzą te same karty, co tam. Może troszeczkę dwie są w innym miejscu, ale przesłanie, tak jak powiedziałam, jest to samo. Dlatego chciałam odczekać ten jeden dzień, dlatego nie chciałam robić czytania po czytaniu. Dajmy na to, widzę, że mi się komputer wyłączył, włączam go jeszcze raz, laptop mój nieszczęsny. Coś się już z nim dzieje, no ale dopóki daję radę, tutaj będę nagrywać. Pierwszą miałam myśl, żeby spróbować jeszcze raz podejść do tego czytania, ale no jednak doszłam do wniosku, że nie. Poczekam jeden dzień, bo troszeczkę też no, poirytowałam się tą całą sytuacją, bo nagadałam się prawie godzinę, a nic się z tego nie zapisało. Więc mówię nie, robię kolejny znak, trudno, no wagi mnie prosiły, żeby jak najszybciej, no tym razem jesteście prawie ostatnie, ale to dlatego, widocznie tak musiało być, widocznie tak musiało być, widocznie te osoby, które mnie słuchają i mają coś usłyszeć, widocznie mają usłyszeć to troszeczkę inaczej. No zobaczymy, co dzisiaj tutaj z tego wyjdzie, no ale ja wierzę, że po prostu to nie był przypadek, tak, tylko tak musiało być. Więc wybaczcie, moi drodzy, no ale dzisiaj robię dla Was czytanie. Musiałam jeden dzień po prostu poczekać. Nie tak za jednym rzutem taśmowym, że tak powiem, jeszcze raz, bo wtedy to nie byłoby to, o co nam chodzi. Jak traktujecie swojego partnera, kochane wagi? 7 denarów. Coś przekładacie. No, macie anielską cierpliwość na pewno do niego. Tutaj no, czekacie, co dalej z tego będzie. Ale też to jest jakaś zwłoka, to jest jakieś przekładanie terminu, spotkań, odkładanie czegoś na potem, tak? No, 7 denarów to jest taka karta oczekiwania na okazję, tak? Ale to może być też zastój. Zobaczcie, tutaj macie kobietę, która jest w ciąży. Dogląda owoców, czyli coś musi dojrzeć w nas, coś musi odczekać swoje, że tak powiem, tak? No i wy tutaj po prostu czekacie, czy będzie z tego owoc, czy nie. Czy te zbiory będą takie, jakich oczekujecie, czy jednak się rozczarujecie w jakiś sposób. Więc ta sytuacja potrzebuje czasu, coś musi się jeszcze rozwinąć, coś być może musi jeszcze wypłynąć, dopełnić się, żebyście byli pewni, więc taki tutaj jest dystans, oczekiwanie, tak jakbyście czekali na ruch partnera, co on zrobi. A jak traktuje Was Wasz partner? No właśnie, Królowa Denarów, kolejna karta, która się powtórzyła z tego poprzedniego rozkładu. No, on Was uważa za idealną partnerkę, na żonę, na matkę nawet Waszych dzieci. Oczywiście te wagi, które tutaj z partnerem wyplanowały. Ale jest to konkret, w jaki sposób opłaca się temu Waszemu partnerowi relacja z Wami, tak? Dużo mamy tutaj denarów. Być może chodzi o pracę, być może chodzi o o utrzymanie w jakiś sposób, dobra materialne. W tamtym rozkładzie ta Królowa Denarów chyba była na pozycji tutaj, co wnosicie, kochane wagi, do związku. No ale to tak samo mogę odbierać, tak? Wnosicie pieniądze, wnosicie atrakcyjność, wnosicie konkret, wnosicie taką zaradność, przedsiębiorczość. Osoba, która ma, umie gromadzić, wie jak zadbać o dom, utrzymuje ten dom w czystości, w ładzie, potrafi być doskonałą gospodynią, osobą niezależną finansowo, która po prostu no, zapewnia byt i bezpieczeństwo takie materialne, tak? I ten partner tak Was odbiera. Więc może na pewno na Was liczyć tutaj, jeżeli chodzi właśnie o takie konkretne zabezpieczenie materialne, tak? No i z jednej strony też bardzo mu się podobacie i uważa Was za dobrą kandydatkę na swoją stałą partnerkę, bo tak jak mówię, jesteście zaradne, takie sprytne, bardzo
poukładane, że tak powiem, tak? Bo znaki ziemskie to muszą mieć wszystko, że tak powiem, mieć na swoim miejscu. Tam nie ma jakiegoś bałaganu, nie ma jakiegoś takiego przestrzennego zawirowania, tak? No, znak ziemski jest bardzo taki poukładany w swoim życiu i to się waszemu partnerowi w jakiś sposób tutaj podoba. No i jeszcze właśnie to takie zaplecze finansowe, tak? Bezpieczeństwo, więc tutaj to może też oznaczać wysokie stanowisko w pracy, tak, że macie władzę, macie pieniądze, macie wygodne, dostatnie życie, tak? Bo królowa denarów to jest osoba taka mała cesarzowa, ona się otacza luksusem, ona się otacza wygodą życia, ma pieniądze, wie jak zarabiać, wie jak zaoszczędzić. I jest osobą właśnie taką mądrą, jeżeli chodzi tutaj o sprawy materialne, tak? Więc tak was ten partner tutaj postrzega. Dobrze, zobaczymy co dalej. Co was łączy? Paź mieczy. Paź mieczy. Karta informacji, karta wiadomości, karta sprawdzania, obserwowania, tak jak tutaj na tej karcie widzimy, tak? Myślę, że dogadujecie się, myślę, że uczycie się też siebie nawzajem, mimo że on ma tutaj jakąś blokadę wewnętrzną, może jakieś niezdecydowanie, może jakieś urazy z poprzedniego związku. Może jakąś przechodzi właśnie traumę po poprzedniej jakiejś separacji, zdradzie, tak? Więc tutaj jest, dlatego jest taki przyblokowany troszeczkę, ale zaraz to powiemy. No, paź mieczy to jest intelekt. Miecze to myśli, słowa, takie stwierdzanie faktów, tak? Ocena obiektywna, analizowanie, więc myślę, że tutaj, no i to jest też karta nauki. Wydaje mi się, że uczycie się siebie nawzajem, poznajecie się. Mogą was łączyć dzieci w wieku szkolnym z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Może być też taka sytuacja, że po prostu na razie się sobie przypatrujecie, tak? Czyli bardzo ładnie z tą siódemką denarów tutaj to pasuje, że czekacie, obserwujecie, co dalej z tego będzie. Obserwujecie całą sytuację, jak to dalej będzie się rozwijać, tak? Czyli jedno drugiemu się przygląda, zbiera informacje, uczy się, doświadcza, tak? Co was dzieli? Rycerz buław, mężczyzna z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec po 35 roku życia. Mogą być wyjazdy, mogą być podróże, na przykład w sprawach zawodowych, ale może być też romans. Więc tutaj któryś z was być może, no przy tej siódemeczce tutaj tych mieczy być może tak jest. Dobrze, lećmy dalej. Początek sierpnia, pierwszy tydzień sierpnia. Karta słońca, super. Będzie radość, będzie miłość, będzie spełnienie, taki bezpieczny dom, takie bezpieczeństwo, bardzo pozytywna karta, być może jakiś wyjazd w jakieś miejsce, może gdzieś za granicę, do ciepłych krajów, gdzie pogoda jest gwarantowana, ale niekoniecznie, to może być też przyjemny wyjazd, akurat traficie w pogodę i miło będziecie go wspominać. Karta takiego bezpieczeństwa, tak? Możemy tutaj polegać na partnerze, czujemy, że to jest coś trwałego, tak? Przyjemnego. Połowa sierpnia. As denarów. Pięknie. No, szansa tutaj na zaskarbienie sobie, że tak powiem, i ugruntowanie tej znajomości. Czyli jesteście tutaj bardzo cenni dla siebie. I denary to jest ugruntowanie, uziemienie, czyli stałość, tak? Jest szansa tutaj na to, żeby to było takie trwałe, mocne, jeszcze przy tym słońcu, to naprawdę tutaj, no, w sprawach zawodowo-finansowych to bym powiedziała, że to bardzo wielkie jakieś pieniądze i wielka radość i szczęście z tego powodu. W sprawach uczuciowych bym powiedziała, że naprawdę tutaj
No, jesteście skarbem dla swojego partnera, tak? Osobą niezwykle cenną, wartościową i on tutaj jak najbardziej, no, bardzo poważnie Was traktuje. Nie wiem, dlaczego jest ta blokada tutaj, jakieś niezdecydowanie, ale zaraz dopowiemy. Koniec miesiąca sierpnia. Właśnie, koło fortuny, czyli czas na zmiany, nowy etap w Waszym życiu, coś nowego się zadzieje, jakieś... Jak może być to związane z podróżą, ale raczej tutaj wygląda mi na zmianę losu, tak? Nowy bieg wydarzeń, coś zaczynacie nowego formować. To jest też karta karmy, karta nowego cyklu, czyli po jakichś złych historiach może rozpocząć się tu jakaś nowa, fajna, którą będziecie zapisywać od nowa. Karta mówiąca o nagłym biegu wydarzeń, ale też o takim farcie, o szczęściu od losu, tak? Czyli teraz jest dobry moment na to, żeby ustabilizować swoją sytuację uczuciową, że teraz będziecie mieli szczęście i faktycznie będziecie czuli to szczęście na każdym poziomie swojego życia. W tle czytania mamy kartę cesarzowej. Te wagi, które planują dziecko, jak najbardziej jest szansa tutaj, żeby pomyśleć o tym. Ale to jest dobre, szczęśliwe, wygodne życie. Czujemy się docenione przez partnera, czujemy się niezwykle atrakcyjni, czujemy po prostu się, czujemy się dobrze, tak? Tak jak ta cesarzowa, niczego jej nie brakuje. Czujemy opiekę, czujemy wsparcie, czujemy się potrzebni, czujemy, że komuś na nas zależy, tak? Bardzo fajne czytanie. Te dwie, trzy karty tylko muszę dopowiedzieć. Dopowiem wszystkie, ale obiecujące. Naprawdę tutaj wydaje mi się, że jakaś podróż albo być może rozłąka tutaj w sprawach zawodowych. Któreś z Was być może pracuje i trzeba czekać na te spotkania, tak? Ale partner jak najbardziej tutaj pozytywnie w stosunku do Was jest. Tutaj nie wiem, dlaczego jest to takie ukrywane, coś jest ukrywane, coś zatajane przed partnerem. No nie wiem, czy Wy zaczynacie się interesować kimś innym, czy ktoś gdzieś tam się kręci i wykazuje jakieś zainteresowanie Wami i Wy o tym nie mówicie partnerowi. Może być też taka historia, że o wszystkim nie mówicie, że jednak zatrzymujecie jakieś sekrety dla siebie i tak tutaj to wygląda. Może też być taka historia, że po prostu żyjecie w pośpiechu, tak? Bo jest praca, bo jest ta gonitwa za pieniążkiem, za zarobkiem i być może dlatego no, ten partner musi na Was czekać, tak? Jest to takie odwlekanie, przekładanie tych terminów, bo jest niezwykły pośpiech i takie kontrolowanie całej tej sytuacji, tak? Czy wszystko dobrze robię, czy czegoś tam nie przegapiłam, czy o czymś nie zapomniałam. Chociaż ogólnie symbolika karty mówi mi o jakiejś trzeciej osobie, o której być może Wasz partner jeszcze nie wie, tak? Może ten romans, który macie teraz z kimś, może przeszkadza, żeby ta Wasza relacja tutaj się no, dopełniła, tak? Żeby była taką naprawdę mocną, taką szczerą. No bo partner traktuje Was jak swojego partnera życiowego, tak? Jak żonę albo męża. Zobaczcie, tutaj mamy parę, która razem coś tworzy, tak? To jest dom, to jest rodzina, wspólne interesy, wspólne życie, wspólne dorabianie się, tak? Konkret, stabilność. Ok. Osiem denarów. Pięć kielichów. Kochani, już mogę powiedzieć, że naprawdę karty się powtarzają, ale być może dlatego, że dałam im dzień odpocząć. Ósemka i piątka kielichów. Czyli co myślicie na temat partnera? Za dużo pracuje i to po prostu no, zasmuca Was, tak? Czujecie się przez to samotne, samotni, ponieważ partner zbytnio skupia się na pracy niż na Was. Ta praca czasami może być ważniejsza niż Wy, tak? Dlatego tutaj, no, to może też oznaczać, że pracuje nad swoimi emocjami i nad tym, żeby było lepiej, tak? To już tam dopasujecie do siebie. Mogą być dwie różne wersje.
Wiadomo, że to czytanie nie jest dla wszystkich, bo nie wszyscy mamy takie samo życie, ale widocznie te wagi niektóre, które tutaj energetycznie ściągnę, które obejrzą filmik, być może coś znajdą dla siebie. Dziewiątka, buław, karta wieży, no właśnie. Boicie się, że tracicie grunt pod nogami, że coś się wali, że coś niebezpiecznego tutaj się zadzieje, być może jakieś trudne decyzje przed Wami. I dlatego w sercu ta wieża, taki strach troszeczkę, czy to jest stałe, czy to jest prawdziwe, czy dacie radę, tak? Czy nie warto tutaj czegoś zakończyć i rozpocząć od nowa? Jakieś nagłe właśnie zmiany mogą tutaj powodować właśnie tymi takimi, tym waszym takim tutaj taką ostrożnością, tak? Bo ta dziewiątka buław to jest taka izolacja troszeczkę, brak zaufania, czujność, czujemy się samotne, tak? Poprzez może te jego wyjazdy tutaj. I to nam jakoś tutaj burzy te uczucia. Ta wieża po prostu, no, robi takie zachwianie tej stabilizacji, która tutaj przyjdzie. Więc być może trzeba po prostu uwolnić się, oczyścić od jakichś kłopotów, tak? Być może uwolnić się od tego takiego, jakby to powiedzieć, od tej samotności i od takiego złego przeczucia, tak? Może nie macie pewności, czy to jest konkretnie to. Teraz dopowiem tu jeszcze jedną kartę. No właśnie, bo brakuje tej równowagi. Brakuje tej równowagi w dawaniu i braniu. Wy tyle samo chciałybyście dawać, co brać i odwrotnie, tyle samo chciałybyście dostawać, co dajecie. Siódemka mieczy. Przepraszam, kochani, jakaś rypa jest. No właśnie. I znowu jest karta pracy. Pojawia się tutaj, tak? No nie wiem, czy to jest romans w pracy, czy po prostu nie mówicie partnerowi wszystkiego na temat finansów. Czy nie mówicie mu o tym, że faktycznie za dużo pracuje, za dużo poświęca, skupia się na tych sprawach materialnych i wy przez to czujecie się samotny, otrącony gdzieś na drugi tor, tak? Bo praca jest zawsze od was ważniejsza, tak? 10 denarów. As mieczy. Jest to szczerość, jest to prawda, jest to uczciwość. Więc tutaj, no, bardzo pozytywnie was odbiera tutaj partner. Wydaje mi się, że jego myśli są, że tak powiem, uczciwe i czyste, tak? Niektórzy mogą powiedzieć, że as mieczy, że chce się odciąć. Nie, 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 nie w tym przypadku. On po prostu tutaj szczerze mówi to, co myśli. Czyli faktycznie, jeżeli myśli o założeniu rodziny, traktuje was jako członka rodziny, to tak jest, że jest to prawdziwe. Te jego myśli są prawdziwe. Dwa miecze. Dlaczego ma w sercu dwa miecze? Dlaczego jest ta blokada? I pojawia nam się rycerz mieczy. Jakieś nerwowe historie tutaj są. Być może coś szybko tutaj chciałby zadziałać. Być może w jakiś sposób to przeżywa. Być może jest nadpobudliwy, troszeczkę nerwowy. Być może nie potrafi na spokojnie powyjaśnić czegoś, porozmawiać. Być może czeka na jakieś dobre wiadomości. Musi to przemyśleć, przeanalizować, tak? Może być też taka historia, że jest rycerz mieczy, jest to karta zodiakalnego wodnika. Być może tutaj jeszcze jest jakaś trauma do uleczenia po poprzednim związku, jakimś gwałtownym, jakimś nerwowym, tak? Być może, mówię, to jest karta wodnika, być może rozstał się z wodnikiem i musi to uleczyć, być może jeszcze pamięta to, tak? Więc dlatego jest takie niezdecydowanie. Czuję jeszcze tą zdradę, czuję jeszcze ten taki dystans, tak? I teraz po prostu serce kłóci się z rozumem i no chce mądrze podejść do tej sytuacji, chce to przemyśleć, tak? Nie od razu, nie podjąć bezmyślnie jakąś decyzję, tylko no przeanalizować to, tak? Dziewiątka denarów. Rycerz buław. Czyli co wnosi do relacji? Wnosi do relacji duże pieniądze na pewno, też.
ale zarobione gdzieś na wyjeździe. Ewentualnie może być to romans ze względu na waszą sytuację materialną. To może być druga taka wersja, tak? Że jest z wami ze względu na pieniądze. Bo w jakiś sposób mu się to opłaca, tak? I mamy tutaj tego asa denarów, że wy jesteście dla niego tym skarbem, bardzo cenną osobą, bo związek z wami przynosi mu jakąś korzyść materialną, tak? Więc mogą być tutaj dwie wersje. Albo po prostu ten wasz partner gdzieś jest za granicą i po prostu zarabia na życie, tak? Bo dziewiątka denarów to duże finanse, szansa na sukces zawodowy, finansowy i przy tym gdzieś w rozjazdach. No może być to wyjazd za granicę, ale może być to też taka praca, że on często jest gdzieś w delegacji, często gdzieś w podróży, tak? Bardzo mało i rzadko widujecie go w domu i przez to jest ten smutek tutaj, przez tą pracę właśnie, bo są rozstania i no wy się zastanawiacie, czy utrzymacie to, tak? Bo ciągle jest ta praca. Ona jest tutaj jakby przeszkodą, tak? No, powtórzył nam się rycerz tutaj buław, więc jak podróżowanie, przemieszczanie się, tak? To może być też taka historia tutaj na pozycji serca, ten rycerz mieczy, że on się wręcz złości, że no, nie umie podjąć decyzji. Być może stoi między młotem a kowadłem, bo z jednej strony chciałby być z wami, ale z drugiej strony wie, że dobrze zarabia, no i chciałby też zarobić. I być może czuje wewnętrznie, że wam robi w jakiś sposób krzywdę tym, że nie jest blisko was, że jest ten związek gdzieś taki, no, rozjechany. No ale no, przyjemny z pożytecznym, trzeba pogodzić. Dlatego tutaj tu jest taka blokada, że on nie wie, co ma na ten temat myśleć, albo na razie nie chce na ten temat myśleć. To go wprowadza, bardzo go denerwuje rozmowa na ten temat, tak? Bo on nie wie, co ma na ten temat myśleć. No jest blokada, no bo co zrobić? No i jedno jest, no albo wy zaciśniecie zęby i poczekacie, tak jak mówi ta siódemka denarów, tak? Bo będziecie tutaj, no po prostu obserwować sam tę sytuację i będziecie w kontakcie mailowym, nie wiem, jakimś komunikatory, tak? Często pisać, dzwonić do siebie i przeczekacie to, kochane wagi, no przecierpicie to jakoś. No albo, no trzeba będzie jakoś to rozwiązać, być może wy musicie do niego przyjechać, no nie wiem, no. Na pewno będzie dobrze, bo te trzy ostatnie karty rewelacyjnie pokazują ten miesiąc, tak? Że spada na was fortuna i jest zmiana zupełnie życia na nowe, na lepsze, tak? Że teraz będzie dobrze. I wreszcie będziecie razem ze sobą, będziecie szczęśliwi, będziecie czuli stabilizację tego związku, tak? Być może trzeba poczekać, no bo luksus, komfort macie tutaj, naprawdę. No pod spodem jest wieża, być może właśnie te trudne decyzje i zmierzyć się z tą trudną sytuacją. Karta siły mówi, weź tego byka za rogi, no postaw się, spróbuj. I o tym mówi w sercu też ta dziewiątka buław, że zawalcz o tą relację, tak? Zawalcz o tą relację, nie odpuszczaj. Wywróć wszystko do góry nogami i zawalcz, żeby wprowadzić tą równowagę, tą harmonię. Dobrze, karta słoneczka. No właśnie, czyli takie świadome, przemyślane decyzje, które podjęliście, ale znowu może być coś zawieszone, znowu może być coś zatrzymane. Ewentualnie wy coś będziecie wiedzieć, ale nie będziecie o tym mówić, nic z tym nie będziecie robić. Czyli zostawicie to wszystko tak, jak jest. Z pełną świadomością tego, co się wokół was dzieje, tak? Czyli po prostu przyjmiecie do wiadomości, że ta sytuacja, która teraz się znajduje w waszym życiu, przez pewien okres jeszcze musi być. Musi to wszystko jeszcze, no, przetrawić się, dojrzeć, no, skumulować, tak? Czyli wy jesteście świadomi tego i na razie nic z tym nie robicie. Ale już wiecie, o co chodzi. As denarów. Król mieczy. Czyli mądra, świadoma decyzja. Być może tutaj też zakup mieszkania, nieruchomości, jakieś duże pieniądze. Król mieczy, wysokie stanowisko, dobra praca, tak? Karta mówiąca o tym, że ktoś tutaj wyda dobrą opinię. Tak jak mówię, być może partner powie wam, że no, zależy mu na was, bo jesteście dla niego cenną osobą, tak? Drogą, jesteście drogie jego życiu, tak?
król mieczy. I koło fortuny. 9 kielichów. No dobrze, bardzo dobrze, bo zaczyna się tutaj realizować, zaczyna wchodzić ten okres szczęścia i to szybko nagle ruszy, szybko jakieś zmiany tutaj przyjdą, tak? 9 kielichów, karta stabilizacji i zrealizowania swoich marzeń, pragnień i ten luksus, o którym mówiłam. Ten luksus i ten komfort, że wreszcie zapanuje spokój w waszym życiu, harmonia, będziecie się czuły piękne, czuli piękni, dowartościowani, że ktoś o was dba, ktoś się o was troszczy, ktoś o was pamięta, ktoś was rozpieszcza w jakiś sposób, nadskakuje, tak? Wygoda życia, tylko trzeba na to jeszcze troszeczkę poczekać i nie zadręczać się tutaj. No już jesteście w 9 buław, czyli naprawdę, no już bronicie tego związku i brońcie dalej, bo będzie dobrze. I nie zamartwiajcie się tą pracą, no bo ta praca czasami musi być. No żeby była wygoda w życiu, to czasami trzeba coś poświęcić, zacisnąć zęby i po prostu poświęcić, tak? No, tak tutaj to widzę, więc fajne czytanie wagi, fajne. Naprawdę, nie ma tutaj się o co martwić. Te, które naprawdę tutaj mają jakiś romans, bo mówię, to może być jedna wersja, że partner gdzieś wyjeżdża za pieniędzmi, druga, że może być tutaj romans w pracy z waszej strony, który jest przeszkodą tutaj w tym wszystkim, tak? Uda się to wszystko jakoś tak przemyśleć, tak zorganizować, że i tak spokój i szczęście zapanuje w waszym życiu, tak? Jaka jest karta rada dla was? Rycerz kielichów. Złóż ofertę, powiedz o swoich uczuciach, wyznaj komuś miłość. To jest też informacja, że jedzie do was jakaś dobra wiadomość, że ktoś do was jedzie, czyli być może ten partner. I spędzicie bardzo miłe chwile. Ktoś, kto was kocha, kto umie zadbać o wasze emocje, wasze uczucia. Jakieś piękne tutaj oświadczyny, deklaracje, być może wyznania miłości przed wami w sierpniu. W miesiącu sierpniu i to gdzieś tak się zacznie właśnie, no, już lada dzień być może. Karty anielskie, co chcą powiedzieć? Już wkrótce, no widzicie, już wkrótce. Zdecyduj, czego dokładnie pragniesz, ponieważ to do ciebie właśnie zmierza. No to co powiedziałam, i to wasze pragnienie zmierza do was. W postaci tego rycerza kielichów. Być może mężczyzna, trygon wody, rak, skorpion bądź rybki. Ale już wkrótce, czyli poczekajcie jeszcze chwileczkę, poczekajcie. Już niedługo będziecie naprawdę wygodnie sobie siedziały na kanapie gdzieś, czy na jakiejś otomanie. Leżały, pachniały, a ktoś będzie wam nadskakiwał i będzie z tego bardzo zadowolony. Nie, no, żartuję oczywiście, ale no dlaczego nie? Taka jest cesarzowa, to jest władza, to jest wygodne życie i to jest no, poczucie takiego dowartościowania, to, czego wam brakowało, tej równowagi, tak? Że chcę, żeby ktoś mnie czymś obdarował, żeby zwrócił na mnie uwagę, żeby poświęcił mi chwilę, żeby się podzielił sobą, tak? Dał mi kawałek siebie, zwrócił na mnie uwagę, zatroszczył się o mnie. Tak tutaj to widzę. Tego wam brakowało. Bo praca, praca, praca. No to teraz będzie świetnie. Dobrze, moje kochane wagi, pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Jeżeli z wami nie rezonuje, odsłuchajcie sobie jeszcze film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Jeżeli taki znak na przykład to bliźnięta czy rak, to po prostu sobie filmik odsłuchajcie z tym swoim znakiem. Być może tam będą wiadomości, które bardziej pasują do waszej sytuacji życiowej. Życzę wam wspaniałego, udanego sierpnia, pięknej pogody, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie jeszcze na urlop.
na jej spełnienia i żebyście wytrwale czekali na tą miłość, bo ktoś tutaj będzie jakieś deklaracje względem Was czynił. Będzie zakochanie, będzie takie ugruntowanie czegoś, co wydawało Wam się niepewne, tak? Co możecie stracić. To tyle, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejne filmiki, a teraz będzie czytanie dla samotnych wag. Więc przenosimy się na drugi poziom czytania. Do usłyszenia, kochani. Dzień dobry, kochani. Witam wszystkie samotne zodiakalne wagi. To czytanie miłosne dla Was na miesiąc sierpień bieżącego roku. Karty mam już potasowane. I już patrzymy, co tam sierpień przyniesie ciekawego. Najpierw zobaczymy sobie, co w przeszłości takiego się wydarzyło, że jesteście w stanie wolnym. Czyli pierwsza karta, przeszłość. Karta umiarkowania. Ale też karta uzdrawiania, dochodzenia do siebie, takiej cierpliwości, spokojnego wyczekiwania, rehabilitacji, być może po jakimś poprzednim związku. Obecna sytuacja. Dwa kielichy. No proszę. Czyżbyście już kogoś poznali? Czyżby już serduszko zabiło mocniej do kogoś? Może jakaś piękna przyjaźń, która się rozwija? No zobaczymy dalej. Co się wydarzy do trzech miesięcy? Rycerz mieczy. Pojawia się mężczyzna. Z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, z naciskiem na wodnik, bo to jest jego karta, no ktoś niespodziewanie, nagle, taki pewny siebie, intelektualista, wygadany, przemądrzały, pewny siebie, wykształcony, no ktoś tutaj taki jedzie, pojawia się. Jakie jest Wasze nastawienie do całej tej sytuacji? Paź mieczy. No, czyli rozglądacie się, obserwujecie, zbieracie wiadomości, informacje, szukacie, szukacie. I bardzo dobrze. Co karty radzą? As denarów. Masz teraz szansę znaleźć swój skarb, swoją drogą miłość, cenną, swoje szczęście. Co przeszkadza lub kto? Cztery miecze. Może to być choroba, może to być właśnie ta rekonwalescencja po jakimś związku, który no, gdzieś tam w przeszłości był, tak? Czyli doprowadzamy się do równowagi. Musimy odpocząć, musimy zregenerować siły, naprawić nasze serduszko, dać sobie chwilę czasu, tak? Więc to być może jest tutaj przeszkodą, że być może jeszcze nie jesteście gotowi na nowy związek poważny. I koniec miesiąca. As kielichów. Pięknie. Pięknie, czyli wielka miłość. W tle czytania, cztery buławy, czyli karta małżeństwa, karta ślubu, karta zaręczyn, karta budowania czegoś pozytywnego, karta domu, rodziny, tak? Zobaczcie. Coś pięknego. Bardzo się cieszę. Więc może tutaj do trzech miesięcy to nie jest postać, tylko dobre wiadomości. Tutaj jakieś sprawy będziecie urzędowe załatwiać, być może ślub. Ok, karta umiarkowania. Sześć mieczy, tak, czyli w przeszłości no, było odejście, ewakuacja z jakiejś relacji, poszliście w nowym, lepszym kierunku, zostawiliście, że tak powiem, całe jakieś niemiłe chwile za sobą i być może przeprowadzka też, być może przyjazd, wyjazd. Na pewno była to świadoma decyzja, tak, czyli musicie po prostu doprowadzić się do równowagi, tak? Myślę, że już to zrobiliście, pogodziliście się w jakimś stopniu z tą sytuacją i cierpliwie czekacie, co dalej, tak? Umiecie już panować nad swoim życiem. Dwa kielichy. Piąteczka buław.
No, walczycie być może o jakieś uczucie tutaj albo jakąś osobę. Rycerz mieczy. Karta umiarkowania, czyli harmonia w życiu, umiarkowanie, czyli taki spokój, równowaga, samokontrola, czyli jakieś tutaj wiadomości do Was dotrą, które wprowadzą, że tak powiem, harmonię w Waszym życiu. Być może, mówię, jakieś sprawy urzędowe załatwiane, bo jak tutaj mamy tyle kart pięknych, rodziny, szczęścia, miłości, być może faktycznie co niektóre wagi będą brały ślub, planowały ślub, tak? Paź mieczy, trzy buławy. No właśnie, wypatrujemy tej naszej życiowej drogi, tak? Tej nadziei na dobrą przyszłość, tak? Zastanawiamy się, jak to dalej będzie. Bardzo dobrze. Planowanie podróży, planowanie nowego życia, układanie sobie w głowie. No wy już się na coś zdecydowaliście, wybraliście już partnera, partnerkę i teraz chcecie planować dalej wspólną przyszłość, tak? As denarów, karta świat. Macie teraz szansę, naprawdę, szansę na sukces, na zdobycie i spełnienie swoich marzeń. To jest dopięcie wszystkich spraw do celu, zwieńczenie dzieła, sukces, radość, szczęście, miłość, szczęśliwe zakończenie. Więc teraz to jest ten moment, żebyście złapali w rękę to swoje szczęście, tak? I nie wypuścili. Cztery miecze. Rycerz buław. Albo jakaś podróż, albo właśnie romans. Leczycie się po jakimś romansie, tak? Ewentualnie, no mówię, dochodzicie do siebie po, nie wiem, może był też pobyt w szpitalu, może jakaś rehabilitacja po jakichś urazach. Ale raczej tutaj chodzi mi o uzdrowienie, być może po relacji z jakimś zodiakalnym baranem, lwem bądź strzelcem. Rycerz buław to zodiakalny lew, więc bardziej tutaj o lwa by chodziło. No i as kielichów. I as buław. Pięknie. No nie ma piękniejszych kart, kochani. Czyli zauroczenie, stabilizacja uczuciowa, wielkie szczęście, początki wielkiej miłości, spełnienie życiowe, spokój, ale też as buław, czyli potencjał, czyli no, piękna przyszłość, niezwykła atrakcyjność wzajemna, czyli podobacie się nawzajem, czyli jest miłość i pociąg fizyczny, tak? I dopasowanie tutaj pod względem właśnie tym intymnym, więc walczcie o tą osobę. No, dwa kielichy dla mnie to jest takie porozumienie bez słów, czyli jesteście dopasowani pod każdym względem, intelektualnym, duchowym i cielesnym. Bardzo ładnie, kochane wagi. No, życzę Wam tego z całego serca. Jaka jest karta rada dla Was? Na miesiąc sierpień. Zamknij przeszłość i otwórz przyszłość. Zmień swoje życie. Tak? Coś zakończyliście, a rozpoczynacie nowy etap. Przez jakieś bolesne doświadczenia, bo musieliście to jakoś uleczyć w sobie, ale no, macie tutaj zmiany. Przeobrażenie Waszej relacji, Waszego toku myślenia, uwolnienie się wreszcie od jakichś demonów przeszłości. I co karty mówią? Anielskie. Przywołanie Twojej bratniej duszy. No właśnie, to jest Wasza bratnia dusza. Tak mi się wydaje, kochani. Przywołanie Twojej bratniej duszy. Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacje pomagają Wam się połączyć. Czyli walczcie o tą osobę, kochani. Ta piątka buław może mówić o konkurencji, o tym, żeby walczyć, ale żeby być też wytrwałym w tym, co robicie, tak? Mieć odwagę i zmierzyć się z tą sytuacją, żeby po prostu zatrzymać tą osobę, bo to jest ktoś Wam przeznaczony, to jest Wasza bratnia dusza.
No, kończycie asem buław i asem kielichów. Przepiękne po prostu karty. I jeszcze w tle cztery buławy, czyli karta małżeństwa, karta domu, karta spokoju, karta budowania czegoś pozytywnego, radości, rodziny, stałości, małżeństwa. Budujecie razem dom i to zobaczcie na jakich mocnych fundamentach, że to jest takie silne, to jest takie trwałe. No, piękne czytanie dla samotnych wag. I to jest teraz ten moment. Teraz wykorzystujcie szansę, rozejrzyjcie się dookoła, czy no, nie ma jakiejś osoby, do której wzdychacie, albo która wzdycha do Was, gdzie naprawdę spojrzycie i czujecie te prądy, że to jest to, że to jest ta osoba, że nie chcecie bez niej żyć, że naprawdę jest takie przyciąganie, magnetyzm. To jest ta osoba, to jest właśnie ta osoba. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego sierpnia, udanych, mądrych decyzji, tej wspaniałej miłości, która tutaj się szykuje. Pamiętajcie również, że jest to czytanie ogólne, nie dla każdego. Przecież to jest zupełnie logiczne i normalne, że nie każdy ma takie samo życie spod tego znaku. Widocznie miały to usłyszeć osoby, które no, są na kanale i teraz oglądają ten filmik. Bardzo bym chciała, żeby to Wam się spełniło jak największej ilości osób samotnych, bo to jest przepiękne czytanie. Życzę Wam tego z całego serca i cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Udanego urlopu, jeżeli wyjeżdżacie w sierpniu, pięknej pogody, dużo słoneczka, radości i miłości, przede wszystkim spełnienia, bo teraz jest ten czas, kochani. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się na kolejnych filmikach. Do usłyszenia.